dobry, nazywam się Maria Daszko, współpracuję z Państwem Kisielami przy organizacji wystaw, które już od pewnego czasu odbywają się w ich klinice 2M. Klinika ma galerię pod tą samą nazwą i organizujemy tu wspólnie wystawy malarstwa. Witam, nazywam się Małgorzata Konon-Kisiel i jestem współwłaścicielką 2M Klinik. Cieszę się, że kolejny raz możemy gościć Państwa na wernisażu. Przestrzeń 2M Klinik jest miejscem, w którym poza troską o zdrowie fizyczne pacjenta chcemy wspierać również sferę duchową i psychiczną, stąd pomysł stworzenia galerii 2M Art, która wpisuje się jednocześnie w motto jednej z dziedzin naszego działania – piękno w zgodzie z naturą. Naszym zamysłem było wspieranie artystów, szczególnie w dobie pandemii, i pokazanie, że sztukę możemy promować również w miejscu nieoczywistym. Dzięki temu nasi pacjenci, oczekując na wizytę, mogą się zrelaksować, odstresować, oglądając dzieła sztuki, które można również kupić wspierając artystów. Tym razem gościmy u nas wystawę malarstwa Marka Jędrycha, artysty malarza z naszego miasta, wieloletniego pracownika Galerii Podlaskiej, wspaniałego i ciepłego człowieka. Malarstwo Marka jest mi bardzo bliskie, stąd też bardzo się cieszę, że przyjął zaproszenie. Jego obrazy zachęcają do refleksji. Poza treścią wizualną, ubraną pięknie w formę i kolor, zawierają również sentencje filozoficzne, które są integralną częścią obrazu. Obrazy Marka nie tylko oglądamy, ale również czytamy. I czytanie obrazów Marka i rozszyfrowywanie jego przemyśleń zabiera nas w niezwykłą podróż, a obraz jako całość staje się jeszcze bardziej niezwykły. Zapraszamy Państwa na tę niezwykłą wystawę malarstwa Marka Jędrycha. Tym razem w klinice 2M, można powiedzieć, mamy do czynienia z narracją polifoniczną, gdyż obrazy Marka są opowieściami. Jak on opowiada? Jak już rzekłam, opowiada polifonicznie, ale opowiada też niesłychanie kunsztownie. Opowiada przy pomocy figur rzeczy, przy pomocy figur słów, które razem układają się w pewną figurę myśli. Układa swoje formy w sposób taki, które dają nam konsonanse albo dysonanse. Mamy do czynienia z wielością, naprawdę ogromną ilością tematów, motywów, głosów, które biegną za sobą, gonią się, nakładają, wyprzedzają, gubią się i często zaskakują w tej gonitwie i w tej mnogości, ale wszystkie są niesłychanie dynamiczne. Możemy powiedzieć, że rządzi kompozycją swobodny kontrapunkt, na który składają się linie, kolory, litery, frazy, postacie. Panoszy się zdecydowanie mnogość, obfitość form i skojarzeń. O czym Marek opowiada? No cóż, jeśli ktoś z Państwa zechce zapuścić się w ten gąszcz, to z pewnością Koda przyniesie Państwu przyjemną nagrodę. Do tego serdecznie zapraszam i zachęcam. Przede wszystkim staram się być uczciwy i szczery w tym, co robię, bo to jest jedna rzecz, którą uważam, że jeżeli artysta chce się wyrazić, to musi być to szczere. To nie można iść w kierunku tego, że komuś to może podobać, czy może się nie podobać, czy coś, tylko jakby być uczciwym wobec siebie samego. I staram się to robić. To jest chyba najważniejsze w ogóle. Chcę uniknąć jakby powielania czegoś, co jest już znane, chociaż to jest nieuniknione, bo bardzo dużo powstało obrazów, czy bardzo dużo powstało różnych dzieł, które są jakoś ze sobą korespondują, mimo tego, że malowali zupełnie inni ludzie w różnym czasie, nie? Ale to coś jest, jakiś związek. Obrazy, które maluję, chciałbym, żeby one były raz, że prawdziwe, po drugie, żeby były pozbawione jakichś naleciałości, czyli jakichś skojarzeń. Bardzo duże tutaj w moich obrazach odgrywa tekst bardzo dużą rolę, dlatego że jakby tekstem uzupełniam ten obrazek dodatkowo i
I tekst, znaczy ta litera konkretnie, to jest też świetnym elementem graficznym, moim zdaniem, że ona się komponuje do obrazka, ta litera. Robiłem ostatnio bardzo dużo takich obrazów, które właściwie składają się głównie z tekstu. Jest jakiś mały tylko, malusieńki epizodik, taki z postaciami, czy nawet bez postaci, czy z przyrodą, a reszta to jest tylko i wyłącznie tekst. Nie wiem, na razie tego do końca nie czuję, ale myślę, że może to jest kwestia przyszłości, kiedy ja w ogóle przejdę na tekst tylko w malowaniu i zróżnicuję go, ten tekst kolorystycznie może. Nie wiem, to też mnie jakoś inspiruje taka sytuacja. W tym miejscu to się stykają dwie dziedziny życia, tak, prawda? Jedna dziedzina to jest skierowana na zdrowie, prawda? To jest bardzo ważna część naszego życia, zdrowie, żebyśmy byli zdrowi. A druga rzecz, która jest, to jest sztuka, prawda? Ale sztuka o tyle jest, jak ma powiązanie, że tu i tutaj dąży doskonałości, że w sztuce jest to niemożliwe, żeby chyba doskonałość całkowita mogła powstać jakakolwiek. I w medycynie też nie jest możliwe, tak mi się wydaje, na tym etapie teraz, żeby mogło być coś doskonałego. Czyli oba te światy dążą do doskonałości, która jest ciągle nieosiągalna. To się rozwija, ciągle jest nieosiągalna.